nieformalizm, który przyświeca tej grupie, powoduje, że nie do końca są ustalone realne cele, które miałyby się przekładać na odczuwalne działania, które by dotykały tych relacji, budowały te relacje, zmieniały te relacje. Jest taka fala, która powoduje, że co jakiś czas się ujawnia ta Grupa Wyszehradzka, ale tylko niestety wtedy, kiedy pojawia się jakiś interes. Interes przeważnie próby pokazania się jako grupy w relacji do Unii Europejskiej, w procesach negocjacyjnych w ramach wspólnoty, no ale wydaje się, że potencjał w takiej Grupie Wyszehradzkiej jest o wiele większy. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że na stałe wiążemy się w sposób formalny, czyli budujemy rozwiązania już instytucjonalne, organizacyjne, budujemy jakąś wspólną strategię, pokazujemy pewien kierunek działania, a tym samym pokazujemy coś więcej niż tylko ideę, a przede wszystkim pokazujemy rynek. Rynek ogromny, bo to jest ponad 60 milionów ludzi. To jest rynek, który w szacunku łącznego PKB byłby na poziomie biliona dolarów, a to już jest atrakcyjne dla inwestorów, w procesie negocjacji z różnego rodzaju partnerami międzynarodowymi, instytucjami, organizacjami międzynarodowymi. To oczywiście nie stałoby w kolizji z tym, że nasze funkcjonowanie w Unii Europejskiej mogłoby obejmować tego typu relacje, bo przecież w Unii Europejskiej też są silne więzy, na przykład między Francją a Niemcami, czy też sytuacja, w której państwa, które są członkiem strefy euro, bardziej i realizują swoje interesy. To znaczy, że na tej ścianie wschodniej kraje te najmłodsze, w cudzysłowie, członkowie Unii mogłyby pokazywać swój interes. Podjęcie współpracy wymagałoby tak naprawdę zdiagnozowania tych potencjałów, czyli powiedzenia, w którym obszarze wchodzimy sobie w kolizję, a w którym możemy wspomóc się. I oczywiście są pewne branże, w którym już dzisiaj konkurujemy, czy branża motoryzacyjna, jako ten przykład, ale też branże związane z doświadczeniem usług, czyli branża usługowa wobec biznesu, gdzie lokalizuje się dosyć dużo centr takich obsługowych w Polsce, ale też inne kraje zabiegają o to, żeby w tym się odnaleźć, ale potencjał związany z eksportem czy z importem, negocjacje kontraktacji, które by wiązały się na przykład z zaopatrzeniem wspólnym w źródła energii, czy też eksport różnego rodzaju produktów, usług na przykład w wymiarze działalności rolnej, pokazuje, że można byłoby specjalizować się w ściśle określonych obszarach i szukać takich potencjałów, które by pokazały, że jeden bardziej wyspecjalizowany w danym kierunku wspomaga, nie wchodząc w kolizję, drugiego partnera.